Moi drodzy, jak widzicie, znajdujemy się pod salonem Liberty Motostore. Mamy dzisiaj okazję pojeździć sobie KTM-ami, trzema motocyklami. Ze mną jest Krzychu, jest też kolega Brianek, który dawno nie był tutaj na kanale, nigdzie się nie pojawiał. Pierwsze co zobaczycie to test KTM-a Super Duke 1290, 1290, prawie 200 koni mechanicznych, które będę musiał okiełznać. Są z nami też dziewczyny. I kolega Brianek. I kolega Brianek w okularach. O kurde, ty nie idziesz chyba dawno w okularach. No nie, nie, no, obsuł mi się wzrok, no, musiałem zacząć. No widzicie, także dawno go nie było na kanale, przywitaj się, pomachaj. Dzięka. Gdzie masz swoje moto? Dlaczego cię nie było na kanale? Bo zaginąłem w akcji. Zaginąłem w akcji, zaginąłem, ale wrócił. Wzrok naprawiałem. Chyba pogorszałeś, skoro jeździłeś bez okularów, a jeździłeś. Nie rację, nie rację. Bartek, zaprezentujemy motocykle, jakimi będziemy dzisiaj jeździć. Tak jest. KTM Duke 790. Tak się prezentuje, lampy LEDowe. Lampy LEDowe, hamulce z ABS-em, bardzo sprytny motocykl, zwinny. Także dzisiaj sprawdzimy jego osiągi, porównamy z mocniejszymi maszynkami. A mocniejszą maszynką tutaj będzie KTM Duke, który ma KTM 890 SMT, którym będzie jeździł dzisiaj Krzychu. Który ma 105 koni, bo sprawdziłem. 105 koni? 105 koni chyba, no. Super. Bo tak w ogóle przyjechaliśmy tutaj tak dosyć niespodziewanie, więc nie jesteśmy jakoś super merytorycznie przygotowani. Dokładnie tak. I to co będziecie mogli zobaczyć to po prostu nasze wrażenia tak. Z pierwszego użytkowania tych motocykli. I na koniec mamy motocykl, którym będę poruszał się ja, czyli KTM 1290. Oczywiście później jeszcze się też zamienimy, żeby każdy spróbował każdego, co nie? Tak. Warto jeszcze wspomnieć, jeśli chodzi o KTM-a Duke'a 790, że jest na A2. Tak, jest zablokowany i tego w sumie nawet nie wiedzieliśmy, że Duke tak, że 790 może być zablokowany na kategorię A2. 48 koni, także no jest to super. Jakby ktoś chciał kupić, to naprawdę fajna opcja na prawo tak jazdy A2. Chyba, bo zaraz dowiemy się jak to jeździ. Dokładnie. Coś jeszcze chcesz dodać, Krzysztof? Jestem napalony na jazdę. Nagradźcie. KTM 1290 Super Duke. No. Dobra, zabieram was na jazdę. Chodźcie. Ja pierdzielę, jakie to jest wysokie. Weź ty to utrzymaj. Ledwo nogami dosięga. Mam siedzę? Poczekaj. Mogę usiąść? Nie wiem kto mówi. My musimy wyjechać teraz tutaj na tą główną drogę, co tu idzie. I tą główną drogą jechać do miejscowości Długołęka, musimy skręcić w lewo na głównym skrzyżowaniu. Na pewno to ogarniemy. A tam jak jest na górze skrzyżowanie? Spróbujemy. Marcela i Bartka słyszę najlepiej, nie? Ja prawie w ogóle nie słyszę Kasia. Także musicie, a Kasia powiedz to jeszcze raz, tylko głośniej. No halo. Głośniej. No, ja już krzyczę tu. O nie, to nie. O kurde, ja się boję tego! Ale... Siadaj, Kasia! Ja się też boję, jak ty się boisz. O! Ja nie jadę pierwszy. Dobra, ja jadę. Jak tu się kierunek włącza? Dobra, w prawo. Ja w ogóle lusterka nie jestem ustawiony. A ja w ogóle nie mogłem ustawić moich. O, trochę chłodniej teraz. Dobra, a gdzie tu się zmienia tryb na jakiś sportowy? No i to ma zryw. I to jest blokowane czy nie? To twoje? To jest blok, no. Tak, zablokowane. Okej. Nie wiem, to nie mnie trzeba pytać, wiesz? No ja tu na szwórce dodałem gazu i się trochę zdziwiłem. Lewa w górę! O, dzięki. Już, myślałem. Ej, bo mi się kurde koniec końców ten tryb nie zmienił. Ej, co tu z tego okna wystaje? Przed nami w samochodzie. Ręka? Ale to noga. Nie, ręka. Cześć Marcel. Hello. O kurde! Co się stało? Kasia, trzymaj się mocno. No trzymaj się. Ania, trzymaj się. O kurde, jakiś dziwny gość za mną. A to Krzychu, dobra. Nieprzyzwyczajony jestem. Ja ci dam, dziwny gościu. Ej, a widzieliście tą nieoznakowaną BMW-kę co tego Land Rovera? Nie, to Skoda była, zatrzymali. Co nam jedzie? Nie. To dobrze. Ale Marcel, masz karcia. Tak?
Uwaga, zmieniam pas. Do kogo mówię? Siema. Bardzo, bardzo podoba mi się jazda. Podoba? Tak. Mi też. Mi też się podoba bardzo. Ania, podoba ci się? Tak, bardzo. Aura, podoba ci się? Bardzo. Kasia, podoba ci się? Może być, ale trochę szarpiesz, wiesz? Nie czuję się tu bezpiecznie. To ten motocykl tak szarpie. A jeszcze sporta można włączyć, ty, właśnie. Włącz. 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 Dobra, mamy sport. Koło mi podniosło. Nie, ja to zmieniam, ja to pierdzielę. Długo łęka, moi drodzy. No, ja bardzo zmieniam mocno na KTM. Stary, jak ja wrócę, to ja od razu wystawiam Giksa. No. Ja już nie chcę sporta. Ja pierdzielę, ja tu jadę cały czas na dwójce albo trójce. Ja? Przecież to się na YouTube nie nada. Wszyscy... Ludzie to nas wyzywają, że mulimy te motocykle. Trzebnica? Ej, to my chyba tutaj na Trzebnicę powinniśmy jechać. No chyba tak. To dawaj, próbujemy. Za tą Toyotką. Niech przyjedzie ta Toyotka. No. Macie wolne, możecie. Kurde, ale lusterka to jeszcze gorszy niż w moim Giksie. Jedźmy za tym motocyklistą. On pewnie jedzie tam. No to jedźmy za nim. No jedziemy. No to jakiś ładny park jest, gościu powiedział. Oj, jakie dziury. Ale droga chyba nie za bardzo. No, mówił, że będzie ładna. No, to może nie tak. Gdzie my tu powinniśmy... A, tu są te zakręty. Co? Ta, na tych 2,20! Jasne! Tak, bo on tu kazał dziewczynę zrzucić i na sporta włączyć. Tak? Tak powiedział? Tak. Tak. O nie! O. A gdzie tu jest hamulec ten? Bezpieczeństwa. Tylni, bo nie mogłem nacisnąć. No pod nogą. To właśnie szukałem i nie ma. Jeździłeś motocyklem kiedyś? Nie. Dawaj. Do Marcel, idzie to jakoś? Co? Dodałeś gazu na maksa? Chłopie, ja tu nawet do połowy nie odkręcałem. Ej, tam się chyba wjeżdża, dawajcie, cofniemy się i tam wjedziemy. Gdzie? Tam był wjazd taki. Ale co tu jest? Nie wiem, jakiś park. A. Uwaga na pana. Tak, tak. Czekam tutaj, nie? Ładnie prezentujesz. Tak? Prezentujecie się, super. No. Wy też. Tylko brakuje... O. Ten, Paula powinna mieć i Kasia tą czarną szybkę. Dobra, jedźcie. Chodzę. Dobra, dziewczyny później zrzucimy, to się będziemy prezentować. No, dokładnie. Ja tylko przypomnę, że ja mam twój sprzęt. Żartuję. Bo poczułem klepnięcia, Aniu, z tyłu. Żartowałem. No my tylko śmieszki takie jesteśmy czasami. No właśnie. Spokojnie. No. Jeszcze nie ogarnęłaś tego? Bo jak nie ogarnęłam? No nie, no ten motocykl to jest poezja. Taki do roboty idealny. Dlaczego? Do roboty. 30 na godzinę ładnie, proszę państwa. Grzecznie mi tu. Tak. Bo za was tu odpowiadam, kurde. Jaki za nas? Każdy za siebie odpowiada. O, no. O, syrenka. Gdzie? O nie. O, syrenka. Syrenka. Marcel, widziałeś? Przepraszam. Widziałem, mówiłem właśnie, że syrenka. A, to ty mówiłeś. O, mokro. Tutaj, Marcel, czułeś chopkę, bo ja nie poczułem, że przejechałem. W sumie nie pamiętam. A. Pomijałeś! Pomijałem! No. Potem jest woda. Marcel, po gwoździu przejechałeś. Ej. Może wjedziemy tam zrobić zdjęcia albo coś? No właśnie tam byśmy mogli jakoś się wpakować. Na jakieś ładne zdjęcia. Tutaj, którędy my wjeżdżamy, nie ma zakazu wjazdu. O, tam. O, straż miejska. Gdzie? Gdzie?
Ale jest tylko zakaz łowienia ryb, nie ma nic o motocykle. Łomacko. Ciekawe do ilu kilo to jest. I co teraz? Tam, na zdjęcie. Ja stanąłem w cieniu, bo musimy obmyślić plan, nie będziemy się grzać w słońcu. Dobra, to zgaśmy i nie denerwujmy tak. Ludzi. Zgaśmy. Dobra. Jakbym mógł się prosić Katarzyna, żebyś nie. Zeszła. Nie mógłbyś. Słucham? Bo my chcieliśmy tylko zdjęcie sobie zrobić, nie można? Nie będziemy tu nikomu przeszkadzać. No tak 5 minut i uciekamy. Nie zamierzamy. Moi drodzy, my teraz bez mikrofonu, bo czas ucieka, czas nas goni. Miejmy nadzieję, że dźwięk będzie ok, bo wiatru nie ma. Jak wrażenia? Po kolei Bartek. Dobra, ja mogę zdać relację, czyli z KTM-a 790. Czekaj. 790. Bardzo przyjemnie, bardzo zwinny motocykl, sprytnie się go prowadzi. Bardzo jestem zaskoczony mocą, bo pomimo to, że jest na A2 i jest zablokowany, wystarczająca moc na miasto Picobello. Pasażer z tyłu poleca. Tak, dokładnie. Paulinka. Masz wygodność, a faktycznie no. No, mięciutkie bardzo. Weź dotknij tego. No, taka gąbka. Ja pierdziele. No, ty jesteś jak na poduszce. Jak pupcia niemowlaka, ty, naprawdę. Ale nie mówmy, że tylko pasażera, bo kierowcy tak samo kierowcy jest takie też, no, a to ja mam inaczej, tam jest twardsza. Dobra. No a teraz tutaj mamy też KTM-a 1290 Super Duke. Paulinka i Bartka. Motocykl bardzo mocny, jeździłem w nim w większości w trybie rain, a i tak szarpało, wyrywał się. I agresywny. Był bardzo agresywny. Siedzonko jest większe, jednak w 790. Tutaj jest zdecydowanie twardsze, ale pozycja jest bardzo wygodna, przynajmniej na te 10 km, które zrobiliśmy. Dalszą relację zobaczycie. Dalej jeszcze przejdziemy do Krzysia KTM-a 890 SMT. Rain. W rain? Ja jeździłem w trybie... Tak, ten najsłabszy na deszcz. Ja jeździłem w trybie street, to jest taki pośredni, nie? No. No to też tak wyrywało. Ja na chwilę na street przełączyłem i powiem ci, że już było mocno. Chociaż teraz chyba jest w trybie street. Ale jest bydle niesamowite. Ale fajnie, fajnie. Super się jeździ tym. Nie testowałem jeszcze tempomatu. Testowałeś tempomat? Nie testowałem. Wjedziemy na autostradę, to stestujemy. O, no to super. Cześć! Prosto! Żubik! Prosto, prosto. Już chcę jechać? Nie, czekam na Marcela. Jak nie? Pokazywałem ci, gdzie jedziemy. O dobra, to tak mniej więcej wiem. Mniej więcej. Czyli nie. Dziękujemy. Tam. Wow. O kurde, to ja teraz nie wiem, gdzie ja mam jechać. To są kijowo umiejscowione te długie, ja będę je cały czas przez przypadek włączał. O, zobaczę, czy czuję hopkę. Dobra, to jest. Oj, oj, oj. Ja czuję. W ogóle tego nie czuję. O, Bartek! O nie, to nie Bartek. Fajnie, dzięki Bartek. Ja mówię, co, ty tak szalejesz? Czemu tak nie jedziemy? Bo jedziemy z kobietami. Ej, kurczę, po tym wyjeździe to nasza orientacja w terenie to będzie level up, bo my jeździmy bez nawigacji, bez niczego, po mieście, którego nie znamy. No właśnie. Witam się z Państwem. Witam. Żubik. No tutaj chyba. Tutaj, Juan, tutaj. O, tu jest Juan, meble są, Marcin. Juan, dobra, jest nasz Juan. Juan z półka zo. Juan, a nie Juan. Juan. Johanna. Och, jak przyjemnie. No, jest przyjemnie. Ania, przyjemnie ci? Tak, wygodnie bardzo. Bardzo dobrze. Dobra, wyprzedaj Tira, Maciej tego. Prosto cały czas, to nie? Prosto, prosto. Tutaj już do samej autostrady prosto. Okej. Okay. Ej, fajnie wygląda, podoba mi się. Mi też.
Trzymaj się, Ania. Trzymaj się. Jak tu się ten pomad włącza? Ja mam inaczej jak ty. Ja wiem, że masz inaczej. Co? Uważaj, nie tak widzisz. Ale ty masz inaczej tam. Inaczej, ja inaczej wiem. Mam. Nie wiem, jak mam to włączyć. Na Dresden musisz jechać, nie? Jak mordę strzelił prosto. Jak mordę strzelił prosto, tak było. Ej, fajnie, fajnie to przyspiesza. Tak? Naprawdę ale... wystarczająco, tylko jeszcze jestem ciekaw, czy to jest zablokowane, czy nie. Trzeba go na koniec zapytać. Paula? Trzymajcie się! O kurde! Piękne. To zbój na gumę. O, jest wielka wieża wrocławska. Aha. Sky Tower, tak? Sky Tower. Sky Tower, tak, tak. Wszyscy tak, tak. A, Ania, trzymaj się. Mięciutko tutaj. O, ho, ho. On płynie. Spory motocykl, nie? Ej, tu w lewo chyba, nie? Lewo? Tak mi się wydaje, że żeby wyjechać teraz z powrotem, to... Trakcja tu jest włączona, Marcel. Tak, tak. Oj kurde, tu jak na kanapie się jedzie. Dziwnie. Co? Dziwnie. Dziwnie? No. A tamtym lepiej? Tak. No tamtym ja pewniej się czułem, tutaj nie czuję tak motocykla. No. Tutaj to jest taki typowy... No, jakbyś SUV-em jechał. No, turystyk tak. Nie kręć się tak na tych zakrętach. Sorry. Ale przyjemny wiaderek. Przyjemny, przyjemny, to prawda. Co to czuć, już ci powiem. Tu nie było na maksa. Fajnie. Ej, wiecie co? Chyba musimy jednak wrócić. Chyba jednak tak, bo tutaj to nie wiem, czy... Skręćmy w prawo, tam zawrócimy. Dobra, pod manetką, co to jest? A! Funda spryskiwaczy. Obstawiam, że to będzie do chłodnicy. Oj, nieładnie. Co się stało? No, patrz na pani. Co mnie ominęło? Na prawo! Szarpie nim jakoś tak. On po prostu chce, żeby nie zapierdalać. Chcesz się zamienić, bo tak narzekasz? Nie no, chcę na autostrady wyjechać. Na Warszawkę, no nie? Na Warszawkę, tak. Jest na pewno trakcja włączona? Chyba tak. Zrób na razie. A jak ktoś wie, którędy mamy, gdzie mamy zjechać? Nie. Ej, no ciekawie tutaj będzie, widzę. Trakcja pracuje, bo cały czas czułem, jak mi chciało podnieść przednie koło i nagle tak, tak? No, pracuje. Na trzecim biegu, jak dasz gaz na maksa, to się trakcja zaświeca. To jedzie ktoś na tym? No, Bartek. Ja na tym nie chcę jechać. To jest za mocne. Daj Bartkowi kluczyk tylko. Jest za mocne! Za mocne, nie? To jest za mocne. To jest wystarczające.
ten mały naprawdę robi robotę. Tak, naprawdę wystarczyłoby na co dzień, to jest na świat. No. Nie gaszę. Nie gasisz. Czy zgasić? Nie, dobra, git. Tylko pytam się, czy dobrze usłyszałem. Dawaj. Twój stoi stabilniej, to... Dobra. Chło, to już jest kolumbryna. Jak się siada, to nie? No. A tu się wygodnie siedzi na tym. Lepiej, lepiej się na tamtym siedzi. Tak. O, fajniejsze. No. O ja pierdzielę, ale to ma żylety hamulce. To nie? Hamulce mi się podobają. Bo... Jak dzieci? Nie no, ale ma coś w sobie ten też. Mam? Ten też ma coś w sobie. Nie. Panie Darku, ja proszę pana. Nie, nas nie widzą te światła, musimy coś zrobić. W prawo pan. Albo co w nim, nie? No tam Marcel też nie będą nas widzieć, Marcel. Może będą. Co? Może będą. Dziękuję. Może cofnij się, wiesz? O. A nie, dobra, bo tam stoi auto. Właśnie. Będzie, no. Ale hamulce są fajne. Żyleta, nie? Policie ramię? Nie. Gdzie? No, boli mnie. Kto się pytał ogólnie, czy boli ramię? Ja. A, bo mam wrażenie, że każdy z nas odpowiedział, że nie. A ja myślę, że Ania się pytała. Tak było, bo ja się pytałam. O, Ania się pytała. Ale oni odpowiadali. Aha. Moi drodzy, właśnie skończyliśmy jazdy testowe naszymi motocyklami. Bartek jeździł na 790 KTM Duke. To się został tam do środka schowany, przykryty kołderką, czeka na następnych. A nie, przyrona już pojechała. Widzicie? Taka jest wspaniała, że od razu została odstawiona i od razu z powrotem pojechała. Krzychu jeździł na motocyklu? SMT 890, tak? Tak, tak dokładnie tak. A ja jeździłem na Duke'u 1290, 1290 KTM, Super Duke'u, bardzo fajny motocykl. Ten motocykl charakteryzował się dużą agresją. Zdecydowanie był bardziej agresywny niż KTM 790. KTM 790 zdecydowanie, jak rozmawialiśmy, był bardziej przyziemny, przyjemny, żeby nim pojeździć. Cena bo też jest bardziej przyziemny, żeby go kupić. Tak jest. A Krzychowi bardzo padł. Mi odpowiadał, bo taki był fajny, turystyczny, taki idealny, żeby jechać na drugi koniec Polski. Tak, KTM 890 SMT, dostaliśmy kolejne zaproszenie, także zostawiajcie łapki w górę, jeżeli chcielibyście jeszcze coś zobaczyć. I tyle, żegnamy się z wami, my jedziemy na Alt Way, siema.